byłem mały, tato opowiadał mi, jak w Afryce polował na lwy. Najpierw wystrzał, buch! Potem brałem lwa za ogon, zakręciłem młynka, rym z nim o ziemię, mówił z wypiekami na twarzy. Nagle milkł. Pewnie o czymś myślał, a ja mu wierzyłem, bo w Afryce był ileś lat. W domu w drewnianej kasetce przechowywaliśmy list. Tato przez całe życie wypisał tylko 3 listy ze zwrotnym adresem. Légionnaire Léopold. Régiment Marche Légion étrangère. Annonceur Maroc. Ta koperta miała dla mnie zapach dalekich krajów. Podobnie jak przyprawy w babcinej spiżarni. Dopiero później... Dopiero później dowiedziałem się, jak to naprawdę było w tej Afryce. Wszystko zaczęło się od tego, że w domu jego tata złamał na nim krzesło. Uciekł więc i przez zieloną granicę koło Aszu przeszedł do Niemiec. Znalazł pracę w pewnym lokalu w São Paulo, znanej hamburskiej dzielnicy rozrywki. Przyjmował i zwalniał prostytutki. Miał słabość do tytułów i według jego słów był wtedy profi menedżerem. Potem go zwolnili. Został aktorem filmowym. Zaliczył 3-miesięczną szkołę filmową w Hanowerze. W tym czasie nosił cylinder i monokl. Śmiał się i płakał na zawołanie. Szkoła naprawdę dużo mu dała. Nawet 40 lat później płakał niemal przy każdej okazji. Mamusia mawiała, że jest komediantem. W Darmstadt wpadł na pomysł wstąpienia do Legii Cudzoziemskiej. Dadzą mu jedzenie, pieniądze i spełni się jego stare marzenie. Będzie w Afryce polować na dzikiego zwierza, co nikomu z bóstych rad dotąd się nie udało. Zżerała go żądza polowania. Miał to we krwi, tak jak inni mają w niej chorobę. Już jako chłopiec nosił drewnianą strzelbę i razem z psem Rexem chodził polami. Tato w wieku 19 lat upolował już chyba wszystko. Ale ciągle marzył o dzikich zwierzętach. No i w Darmstadt zapisał się u tych Francuzów na 5 lat do Afryki. Powiedzieli mu, że może być w orkiestrze i dowoli polować na dzikiego zwierzę. Posłał więc do domu kartkę. Tato, odjeżdżam do Afryki polować na lwy. Nie wiedział jednak, że ma tam polować na coś zupełnie innego. Powiedział mu to na parostatku Sidi Brahim, płynącym z Marsylii do Oranu, jego nowy znajomy, dr Franklin. Mylisz się, chłopcze. W Maroku i w Algierze nie ma żadnych lwów. Będziemy tam polować na ludzi. Kominy parowca kociły. Nad nim granatowe niebo pełne jasnych gwiazd, a on najchętniej skoczyłby w falę i podpłynął do brzegu innego kraju. Oszukali go. Na każdym kroku się pilnowali Francuzi z karabinami. Nakarmili i odziali i każdemu wypłacili 500 franków. Byli tu ludzie, którzy skądś uciekli i dokąd zmierzali. Na nowym miejscu czekało go piekło, o którym słyszał na statku doktora Frankenberga. Biały fort, wokół drucianę zasieki. Ochrona przed atakiem Marokańczyków, ale także przeszkoda w razie ucieczki. I wszędzie żółty, niekończący się piasek. W dzień 40-stopniowy upał, a nocą zimno. I coś takiego mój tatuś podpisał na 5 lat. Nagle zdał sobie sprawę, a razem z nim także i inni, że 5 lat to nie miesiąc albo rok. 5 lat to kawał życia, a życie w gruncie rzeczy jest krótkie. Postanowił więc uciec. Ale tu nie sprawdza się, że wygrywa ten, kto ucieknie.
Na razie jest odwrotnie. Kto ucieka, ten przegrywa. Za każdego złapanego legionistę, żywego czy umarłego, ale dostarczonego z powrotem do fortu, Arabowie dostają 500 franków, czyli dokładnie tyle, ile legioniści za podpisanie umowy o wstąpienie do Legii. Napisał wtedy do domu. Tato, jestem rozczarowany Afryką. Nie widziałem tu nawet kocura. Mimo że Legia była zbiorowiskiem wszelkiej maści wyrzutków i zbirów, tatusiowi udało się znaleźć dwóch przyjaciół. Doktora Frankenberga z Moguncji i Carnegie'a z San Francisco. Jednak gdy jeden umarł na czerwonkę, a drugiego na ćwiczeniach śmiertelnie ukąsił skorpion, mój tatuś postanowił za wszelką cenę wydostać się z tego piaszczystego piekła. To, co przeżył na pustyni podczas tej brawurowej ucieczki, przez lata wprawiało nas w osłupienie. I gdyby opowiedział nam tę historię ktoś inny, ani mamusia, ani ja, ani nikt inny by w to nie uwierzył. Dość, że tatuś pokonał Legię, Afrykę, całe rzesze Arabów i Morze Śródziemne, by wrócić do Buszkiechradu, gdzie czekało na niego czeskie piwo i czeskie drożdżówki z makiem i serem. Moja mamusia zapragnęła zwiedzić kawałek świata. Strasznie chciała pojechać do Włoch. Marzyła nie tyle o zobaczeniu rzeźb Michała Anioła i obrazów Leonarda da Vinci, ile o kąpieli w ciepłym morzu. Dlatego co roku na wiosnę pytała tatusia. No i co, Leonku? Pojedziemy w tym roku? Mój tatuś Leon odpowiadał zazwyczaj, że no akurat w tym roku nie mamy dość pieniędzy. Że jego zdaniem nad Beryunką koło Krzywoklatu jest znacznie lepiej. Miał bowiem całkiem inne zmartwienie. W centrum jego zainteresowań znajdowały się handel i ryby. I w jednym i w drugim wyróżniał się wprost nadzwyczajnie. Rybom jednak dawał pierwszeństwo ku wiecznej szkodzie naszej całej rodziny. I tę właśnie jego miłość do ryb ukoronowała decyzja o zakupieniu stawu. I to stawu wraz z karpiami. Będziemy mieć nie tylko swoje karpie, ale także na ich odłowie. Zarobimy mnóstwo pieniędzy. Mamusia na to całe przedsięwzięcie patrzyła dość sceptycznie. I ostrzegała tatusia, żeby się do tego nie brał, no bo to nie jego branża. Ale tatuś zaczął się rozglądać za odpowiednim stawem. I oczywiście już go sobie wyobraził, a obraz ten zrodził się w jego głęboko wrażliwej duszy. Staw otoczony pochylonymi nisko wierzbami, a w prześwietlonej słonecznymi promieniami w wodzie pływają karpie, wielkie jak cielęta! Przewędrował szmat kraju, ale takiego stawu na sprzedaż nie znalazł. Dopiero w Kroczechlawach przyszedł do niego znajomy, pan doktor Jakubczyk. Pan doktor zwracał się wówczas do tatusia per panie inspektorze. Bo Bóg wie jeden, dlaczego miał on wówczas tytuł inspektora. Panie inspektorze, nie kupiłby pan moich ryb? Tatuś drgnął. A ile by to kosztowało? 10 tysięcy. Pokażę panu rachunki, ile przed laty zapłaciłem za małe karpiki.
Oczywiście od tego czasu sporo podrosły. Zresztą sam pan zobaczy. A tatusia to... Ależ ja panu wierzę, a pan doktor. Chodźmy, pokażę panu, jakie tam są karpie. I poszli. A już po drodze obudziło się w moim tatusiu przeczucie, że to właśnie to. Było to owo niezawodne przeczucie, które z góry podpowiadało mu, gdzie sprzeda lodówkę, gdzie odkurzacz. Popracował on wówczas jako agent komiwojażer sprzedający lodówki i odkurzacze. Tak jak wyczuwał dobry interes, taki tym razem wyczuł swój wymarzony staw, a w nim grubasie, pęka te karpie. Zatrzymanie się na grobli i pan doktor Jakubczyk pozwolił tatusiowi rozkoszować się widokiem. Przed nimi rozpościerał się niewielki, prostokątny staw. Na brzegu jasnozielone wierzby pochylały ku spokojnej wodzie swoje gałęzie. Tatuś westchnął, a pan doktor powiedział znacząco: a teraz kolej na karpie. Wyciągnął z kieszeni bułkę, rozłamał ją i połowę rzucił tuż koło drobli. Pan doktor uśmiechał się zapewne, a tatuś nie spuszczał bułki z oczu. Nagle toń otwarła się, pojawiło się ogromne żółte cielsko i wielka paszcza zrobiła kłap. Na miłość boską, on musi ważyć z 5 kilogramów. A pan doktor oświadczył stanowczo: 6. I to zadecydowało. Tatuś wpadł do domu po wszystkie nasze oszczędności i mamusia mogła się już pocieszać tylko tym, że posiadamy własny staw z własnymi karpiami. Od stóp do głów odzianymi w gumowe stroje. To, co zaczęło się dziać na grobie owego idyllicznego stawu z wierzbami, przypominało raczej działania wojenne przeciwko nieznanemu przeciwnikowi. Na grobli stały 2 5-tonowe samochody marki Brabham. Na nich butle z tlenem i specjalne kadzie do przewozu karpi. Po grobli bezszelestnie poruszali się gumowi mężczyźni i rozkładali sieci. Tatuś, spodziewając się pokaźnego zarobku ze sprzedaży karpi, która obiecał przedsiębiorstwu Bacha, bardzo proszę. Częstował gości, bardzo proszę. Bardzo proszę. On się napije za moje ryby. Częstował gości piwem i kiełbaskami. Po 3:00 po południu na grobli stały już setki gabiów. Na wstawie pozostawało niewiele wody. Pan Stechnik dał rozkaz do ataku. Sieć wygięła się w ogromny łuk, a korki pływały po powierzchni wody jak kaczki. Przestrzeń z karpiami zwęziła się do niewielkiego kręgu. W tej chwili woda powinna zafalować od pływających ryb, ale nic takiego się nie wydarzyło. A tatuś, który doskonale znał się na tych rzeczach, bladł coraz bardziej. Na jego czoło zaczęły występować krople potu. Rybacy zacieśnili krąg, także korki zbliżyły się w końcu do siebie. W stawie
nie było absolutnie nic. A jednak na granicy wody i błota coś się poruszało. Pan Stefnik zręcznie chwycił to pod bieratiem i owiózł do gór. Karp! Karp i to jaki! Tatuś poznał karpia. Jęknął, a cała grobla buchnęła gromkim śmiechem. Wszyscy wówczas rechotali. Oprócz mojej mamy i mojego tatusia. Tatuś pognał do chwili doktora Jakubczyka, zdecydowany całą tę sprawę załatwić po sercu. Tak jak to robił Franciszek Nekolny. Otworzyła mu służąca. Pan doktor i pani wyjechali na wakacje. Do Włoch. Minęło wiele lat. Tato sprzedawał lodówki i odkurzacze. Jeździł na ryby nad Berounkę. Pewnego dnia siedział sobie znów w swoim biurze i ktoś pucha i wchodzi. Pan doktor Jakubczyk? Tatuś poczerwieniał, zrazu chciał go okładać pięściami. No ale wkrótce się opamiętał. Panie inspektorze, co u pana słychać? To tak dawno się nie widzieliśmy. Tatuś miał już ochotę odpowiedzieć, że no miał się znakomicie, bo ciągle jadł te karpie, co mu pan doktor sprzedał. Ale nie powiedział nic. Coś mu szeptało, że to najważniejsze dopiero nastąpi. I rzeczywiście, pan doktor oświadczył, że jego żona chce kupić lodówkę. To moja branża. Polecam panu typ GV. System Plattmunders. Z marmurową płytą. Cena 10 350 koron. Tatuś poczęstował pana doktora koniakiem. Cudownie im się gwarzyło. Kiedy pan doktor miał już po tym koniaku trochę w czubie, tatuś obiecał mu, że firma na własny koszt prześle mu lodówkę do Kroczewa. Ale zapłacić musi natychmiast. Pan doktor na to, że nie ma przy sobie takiej gotówki, ale pójdzie do banku. Wrócił po godzinie. Zapłacił tatusiowi za lodówkę. Tatuś wydał mu pokwitowanie. Po odejściu pana doktora tatuś zawołał magazyniera, pana Szkwoka. Nie masz tam jakiej starej, wybrakowanej lodówki? Będzie ją trzeba pięknie polakierować. Polecił wyjąć z niej środek, także z lodówki ma zostać pusta skrzynia z oryginalną nalepką Electrolux i marmurową płytą. Tak przygotowaną lodówkę wysłano do Kroczewna. Pan doktor zamówił ponoć montera z Libuszyna, żeby mu tę lodówkę podłączył. Ale monter ponoć uciekł przerażony, wołając, że nie chce mieć z tym nic wspólnego. Pan doktor natychmiast zadzwonił do tatusia. Panie inspektorze, no panie inspektorze, ta lodówka nie ma środka! Sprzedał mi pan pustą skrzynię! Królikarnię? To ja już mam, więc mi to do niczego nie potrzebne! A tatuś na to... No widzi pan, panie doktorze, nic już się nie da zrobić. To tak jak z tym stawem. On także nie miał środka. Choć skądinąd wyglądał przepięknie. I odwiesił słuchawkę. Pan doktor Jakubczyk nie przyjechał do tatusia załatwić tę sprawę po boksersku. Ani też nie podał tatusia do sądu. Musieli jednak mieć smutny wieczór u Jakubczyków. Podobnie jak my po odłowie owych karpi. Toż przecie pan doktor Jakubczyk kupił najdroższą skrzynię na króliki nie tylko w Czechach, ale w całej Europie Środkowej. Za to dyrektor generalny firmy Electrolux, pan Franciszek Koralik, był bogaczem.
miał 35 tysięcy pensji koron miesięcznie. Willę na Orzechówce. Co roku nowy amerykański samochód. Nie miał dzieci, ale miał za to własną stajnię Franku i przepiękne konie. Ale mój tatuś uważał, że pan Koralik jest przede wszystkim gangsterem. A to dlatego, że ma za żonę panią Irmę, która mu się w ogóle nie należy. Bo pani Irma okropnie się mojemu tatusiowi podobała. Miała niezwykle jasne włosy i błękitne oczy. A poza tym cudownie wymodelowane piersi, które piętrzyły się pod sugestywnymi tkaninami, takimi jak atłas. Cudowny, pulchny tyłeczek. Jędrnością dorównywała klaczom ze stajni swojego męża. A poza tym na jej twarzy malował się uduchowiony wyraz wtajemniczenia, co mojemu tatusiowi najbardziej imponowało. Moja mamusia wiedziała o jego skrytej miłości do pani Irmy, jednak nie bardzo ją to niepokoiło. Stwierdziła, że szanse tatusia są tak nikłe, jak gdyby chciał zdobyć Mount Everest. Miał na karku nas. Koni ani amerykańskiego samochodu nie posiadał, a znał się jedynie na piłce nożnej, boksie i rybach. No czym pani Irmy olśnić nie mógł. Ale zdarzył się cud. I to właśnie w chwili, kiedy pan Koralik powiedział: a zatem przyjmujemy pana do pracy jako referenta handlowego. Na niebie tatusia zaczęła błyszczeć. Szczęśliwa gwiazda. Stało się to wkrótce potem, jak przyjęto go na próbę do filii firmy Electrolux w Pilznie, powierzając nieufnie jeden odkurzacz w drewnianej walizeczce. Zanim zdecydował się pójść do pierwszego klienta i powiedzieć mu wyuczoną formułkę, którą powtarzał sobie w drodze z Pilsna. Jestem przedstawicielem handlowym firmy Electrolux i sprzedaję odkurzacze. Ze znakiem ochronnym Made in Sweden. I ten pan wcale nie wyrzucił tatusia. Wprost przeciwnie. Kupił nawet jeden odkurzacz. Tego samego dnia tatuś w Rokycanach sprzedał jeszcze 4 Electrolux, co jak na debiutanta było nie lada osiągnięciem, bo ludzie byli przyzwyczajeni do szczotki i miotu, a odkurzacz za 2000 uważali za rzecz zupełnie niepotrzebną. Z Rokyca za pożyczone pieniądze tatuś udał się do Radnic i Szybramy. Tam powtarzał wyuczone zdanie, następował pokaz sprzętu, komplementy, ukłony. W ten sposób tatuś w ciągu 10 dni sprzedał jeszcze 35 odkurzaczy. W Pilznie nikt nie chciał w to uwierzyć. A kiedy okazało się, że to prawda, przyjechali do niego do Pilzna, żeby w Pradze pokazywać go jak 8 cud świata. Kiedy przechodził korytarzem, urzędnicy otwierali drzwi i wskazując go palcem, szeptem wymieniali uwagi. Tatuś okazał się być szczęśliwym losem galanterii dla firmy Electrolux. Jeśli chodzi o handel lodówkami odkurzaczami, fenomenem. Niebawem został mistrzem krajowym firmy Electrolux. Na uroczystej akademii pan Koralik wręczył tatusiowi złoty zegarek z wygrawerowanym napisem: pierwsza nagroda. Pani Irma podała mu rączkę i powiedziała: serdecznie panu gratuluję. Tatuś ucałował ją. Ona uśmiechnęła się,
A tatuś nie potrafił zrozumieć, że to tylko taki grzecznościowy uśmiech, który ma swoje granice, no stąd dotąd. Zachęcony nim, piął się na zawrotne wyżyny, a popychała go między innymi wizja cudownej pani Irmy. Nasza mamusia też była jak najbardziej zadowolona. W końcu powodziło nam się doskonale. Urządziliśmy sobie mieszkanie, napełniliśmy spiżarnię, ubraliśmy się, kiedy mieliśmy już wszystko, co najniezbędniejsze, mamusia powiedziała. No, chłopcy, teraz tatuś pokaże nam drogi. I rzeczywiście, wystroił się jak Dundas, a na dodatek kupił nawet amerykański samochód firmy Buick. Cóż z tego, tatuś nadal był tylko zwykłym komiwojażerem. Ale chyba nie zdawał sobie z tego sprawy i postanowił, że osiągnie wszystko. Że będzie piąć się coraz dalej i wyżej i że zostanie mistrzem choćby całego świata. I osiągnął to. Jeśli idzie o ilość sprzedanych lodówek i odkurzaczy, swoimi wynikami pobił rekordy komiwojażerów z 54 krajów świata. A w samej tylko Japonii Electrolux ma 2000 przedstawicieli. I wszyscy walczą o ten zaszczytny tytuł. A zdobył go mój tatuś. Poza tym, że sprzedawał najwięcej odkurzaczy na całym świecie, udawały mu się rzeczy po prostu niewiarygodne. Kiedyś sprzedał odkurzacze chłopom w Nesuchyni, gdzie dotąd nie mieli prądu elektrycznego. Oczywiście obiecał im, że pomoże im doprowadzić elektryczność. Niestety nigdy tego nie zrobił. W hotelu Algeron koronowano tatusia na mistrza świata. Złoty medal do klapy przypiął mu prezes towarzystwa, pan Venegrin. Przyleciał na tę uroczystość z Londynu. Całe to wydarzenie nakręciła amerykańska kronika Fox. Operator przyleciał ze Stanów Zjednoczonych. Mój tatuś nie przyleciał znikąd. Przyjechał tramwajem razem z mamusią. Jak na nieszczęście nasz biuk stał zepsuty w warsztacie. Na bankiecie podano jako przekąskę pieczone kurczęta. Wszyscy męczyli się z nimi, tylko nie mój tatuś. Uniósł widelec do góry i zanim mamusia zdążyła mu w czymkolwiek przeszkodzić, zadzwonił mi po kieliszek, kiedy zapanowała ciocia, powiedział: a teraz pokażę państwu, jak się je u nas w Puszkich Radzie. Podniósł kurcze do rąk i wbił w nie zęby. Reszta konwojażerów poszła w jego ślady. Ale w czole stołu zapanowała cisza. Pan Venegrin i reszta dyrektorów generalnych nadal dziobali swoje kurczaki widelcem i nożem. A pani Irma i pan Korali wymieniali między sobą znaczące spojrzenia, wydając tym samym wyrok potępienia na mojego tatusia. I on sam też to zrozumiał, kiedy popatrzył na panią Irmę, oczekując jako wszechświatowy czempion promiennego uśmiechu. Uśmiechnęła się, ale jej uśmiech nie znaczył nic więcej niż przedtem. A poza tym w jej źrenicach wciąż malowało się to pieczone kurcze, które tatuś trzymał w prawej ręce. I tatuś nagle zrozumiał, że pomiędzy nim a panią Irmą jest przepaść. Przepaść, której jako komiwojażer nie zdoła pochłonąć. Nawet gdyby sprzedał lodówkę samemu panu Bogu. Krótko mówiąc, pomiędzy panem Koralikiem a moim tatusiem zapanował stan, który w terminologii wojskowej oznacza wojnę. I przed wyrzuceniem go na bruk oceniło go tylko to, że zdobył tytuł mistrza świata. Długo dręczył się jeszcze swoją nieszczęśliwą miłością do pani Irmy, ale pocieszał go chociaż fakt, że umocałował jej cudowną rączkę. Najbardziej zadowoloną istotą okazała się nasza mamusia. W końcu sprawdziło się jej przeczucie, że tatuś nie może zdobyć Mount Everest.
Tato nie był już tak młody, żeby działać na młode kobiety, które najwięcej kupują. Nie był też już tak miły i uroczy, ale miotał się tylko jak motyl z uszkodzonymi skrzydłami. W firmie mówili, że życie go zmęczyło. No ale my, którzyśmy go znali, zrozumieliśmy nagle, że z tym zmęczeniem życiem to bzdura. Miał niespożytą energię. Nie miał tylko okazji sprzedawać artykułów, które byłyby go godne. No to w czym rzecz? Na rynku brakowało dobrego towaru. Sam szmelc, szajs, czyli gówno. Jak powiedziałaby babcia Poperowa z Bucztych Rad. Pewnego razu zaskoczył mamusię. Wiesz, odwiedził mnie pewien inżynier nazwiskiem Jechliczka. Ma najlepszy artykuł na świecie, zostanę milionerem! A mamusia nie rzuciła mu się od razu na szyję, ale wprost zapytała o rzecz najistotniejszą. Co będzie sprzedawać? Lepy na muchy, odparł tatuś z lekkim uśmiechem. Mamusia zbladła. Po szwedzkich lodówkach i odkurzaczach to wydawało jej się czymś ogromnie niepoważnym. Prócz tej bladości mamusia nie dała nic po sobie poznać. W końcu do niejednego już przywykła i nic ze strony tatusia nie mogło jej tak bardzo zaskoczyć. Żebyś wiedziała, to nie są zwyczajne lepy na muchy. Te lepy, one są wyjątkowe. No bomba na skalę światową. Zalejemy nimi całą Czechosłowację, albo Europę, a nawet świat. I tatuś wyruszył do muszej jaskini. Do firmy Derso. Tatuś, a był to jego pierwszy wyczyn w tej firmie, sprzedał odkurzacz, perski dywan z gabinetu pana inżyniera. Pan inżynier omal nie zemdlał, kiedy stwierdził, że tatuś wraz z entuzjastycznie aprobującym to szoferem wyniósł jego dywan na plecach. Ale sprzedaż dywanu miała także swoje dobre strony. Po pierwsze, tatuś pokazał, na co go stać, jeśli idzie o handel. A po drugie, były jakieś pieniądze na początek. Tylko, że jak wiadomo, lepy na muchy to nie dywan. Na tych lepów nikt nie chciał. Gromadziły się w magazynach jak niepotrzebna broń. Tatuś patrzył na tą masę i dostawał zawrot w głowę. I nie spuszczał również oczu z pana Jechliczka, który opowiadał o cudownych właściwościach swoich lepów. I tatuś, który nieraz się już w życiu kochał, zrozumiał, że i pan Jechliczka jest zakochany w swoim lepie, noszącym dumną nazwę Bomba Chemik. Tatuś wyciągnął lep po raz pierwszy i rozciągnął go jak malutką harmonijkę, która nigdy nie będzie grać, ale będzie najśmiercionośniejszym narzędziem. Był to zwykły pasek papieru, nasączony miodem, przyciąga muchy, żółtą farbą, też przyciąga, i proszkiem DDT zabija. A mój tatuś zbladł. Bo ten lep na muchy no nie był wcale lepem na muchy. Muchy się do niego nie przylepiały. Jego właściciel nie mógł widzieć muchy przebierającej na lepie nóżkami i kończącej swoje musze życie. I to było w tym lepie złe. No bardzo złe. Do dupy z takimi lepami. Liche to i nic nie warte. A poza tym, jak stwierdził pan Jechliczka, jednym z głównych objawów zatrucia jest nadmierna aktywność owada i mucha stara się najpierw opuścić pomieszczenie. I to był ostatni gwóźdź do trumny tego interesu. Bo ludzie chcą widzieć śmierć swojego wroga. I nie chcą, aby odlatywał sobie umierać gdzieś na uboczu. Jest im to zupełnie obojętne, czy jest to estetyczne, czy nieestetyczne. Niektórzy czerpią nawet satysfakcję z możliwości oglądania much konających na swoim lepie. Wszakże już nasi przodkowie i praprzodkowie czerpali radość z oglądania egzekucji naszych wrogów i przyjaciół. Nic z tego
nizowego mój tatuś wypalił. No, to musimy te lepy po prostu sprzedać. Na pana jechliczkę podziałało to jak balsam. Nazajutrz zorganizował wyprawę na wieś i przy stronnej stajni pełnej much rozwiesili 100 lepów bomba Henk. I tak cały dzień siedzieli i popijali piwo. Ale wieczorem mój troszeczkę pijany tatuncio ujrzał cud. Stajnie bez much. Nigdzie właściwie nie leżał ani jeden muszy ze zwłok, ale much też nie było. Może poleciały na nieznane cmentarzysko umierać, tak jak on gdzieś postępowały mamuty. To, co zaczęło się później dziać, należy raczej do dziedziny czarów niż handlu. Pan Jechliczka mianował tatusia dyrektorem firmy Dersol, która miała teraz 3 pracowników. Szefa, dyrektora i szofera. Jeśli nie liczyć pani, która wyrabiała owe lepy systemem chałupniczym. Tatuś wrócił do domu i oznajmił mamusi o swoim awansie. Mamusia nic nie odpowiedziała. Na temat leków miała swoje własne zdanie. Uważała je za okropną tandetę. No a tatuś zajął się na całego sprzedażą i dał się ponieść fali. Raz balansował z lepem na jednej nodze jak artysta cyrkowy, innym razem nie rozwijał go. Rozmawiał o pogodzie, o pięknych kobietach w Hamburgu i zawierał znacznie poważniejsze kontrakty. Po powrocie z pierwszej podróży służbowej tatuś wyrwał zapisane kartki z księgi zamówień, położył je na stole jak w domu banknoty. Pan Jechliczka zemdlał. Tak oto bomba chemik wybuchła. Na razie w Czechach. A przycisk nacisnął mój tatuś. Czechy leżały u stóp tatusia. Podporządkował je sobie. W ciągu zaledwie 2 miesięcy podporządkował sobie Czechy i zdobył dla pana Jechliczki okrągły milion. Teraz przyszła kolej na kolejny kraj. Morawy. Tatusiowi no, nie bardzo się chciało jechać na te Morawy, bo wówczas zaczęły brać bleje. Miały takie małe pyszczki, srebrno-czarne pływały w wodzie i cudownie wprost smakowały, usmażone w kminku na sadle. Brzmi to idylicznie, ale ilekroć te dranie zaczynały brać, oznaczało to klęskę naszej rodziny. Tatuś po prostu przestawał pracować. Na Morawy pojedziesz ty! Zwrócił się do mnie i panu Jechliczce powiedział, że ja jestem tym człowiekiem, który na Morawach zdobędzie ogromne zamówienia. I to przekona wszystkich praskich hurtowników, że na Morawach nasze lepy będą iść jak woda. Gdyby on je tam sprzedawał, no nikt by w to nie uwierzył. Coś w tym było. Było. Ale przede wszystkim kryły się za tym owe ble, wielkie jak łopaty. Nie wiem, na jakiej podstawie tatuś wnioskował o moich talentach handlowych. No nigdy w życiu niczego nie sprzedałem. Raz tylko 11 tomów Tarzana, które dostałem od ciotecznego brata Karola. I za to właśnie mamusia sprała mnie pejczem na psy. Strasznie bałem się sprzedawało. Poza tym nie mógłbym chyba zachowywać się tak jak mój tatuś. Mając tylko 18 lat, nie mogę opowiadać o tych kobietach z Hamburga. Ale tatuś starał się za wszelką cenę mój strach rozproszyć. Kazał uszyć mi nowy garnitur i zamówić bilet lotniczy Praga-Brno. Cisnął mi również do rąk książkę Amerykanina Carnegie'ego pod tytułem Jak oddziaływać na ludzi i zdobywać przyjaciół. I powiedział, że tam znajdę wszystko.
odwiedzając pierwszych hurtowników w Brnie, postępowałem według jednych z zasad z książki. Zawsze się uśmiechał. Inna bardzo dobra zasada, którą sobie zapamiętałem, podpowiadała, abym najpierw pochwalił jakiś cenny przedmiot z gabinetu rozmówcy. Tak więc, kiedy znalazłem się pierwszy raz twarzą w twarz z klientem, nie zacząłem od razu mówić o lepach na much, ale uśmiechnąłem się całą gębą, jak idiota, i zacząłem się rozglądać za odpowiednim przedmiotem, który mógłbym pochwalić. Doszedłem do wniosku, że w tym przypadku będą to meble i powiedziałem, że ma cudowne dębowe meble. A ten pan oburzył się straszliwie i powiedział, że tak przez czysty przypadek to sosna i całkowita tandeta i że żeby je tu postawić, zmusiła go jego żona, która nie chciała mieć ich w domu. Jeśli nie mam nic więcej do powiedzenia, to żebym się wynosił! No ja wyniosłem się, nie odważając się nawet nic powiedzieć o cudownych właściwościach lepów na muchy Bomba Henk. U drugiego hurtownika nie odzywałem się od samego początku. Bałem się też uśmiechać. Chociaż i tu meble wydawały mi się dębowe i naprawdę przepiękne. Ale zdarzył się cud. Ten pan, siwowłos w oczach błękitnych jak nie zapominaj, i sam się do mnie uśmiechał. Powiedział, że jestem pięknym chłopcem i że mam cudowną cenę. Rozmawialiśmy o wszystkim i ten pan oświadczył, że chciałby mieć mnie za syna i czy nie spędziłbym u niego noc. Nagle zrozumiałem, że ten pan woli chłopców od dziewcząt i postanowiłem jak najszybciej uciec. Wykręciłem się, że muszę wracać do Pragi. Ale pozwoliłem mu się dotykać i głaskać. Po włosach! Co by powiedział mój tatuś? No jaki byłby smutny, gdyby okazało się, że nic nie sprzedałem. Ale wszystko skończyło się cudownie. Ten pan kupił ode mnie 50 tysięcy lepów na muchy Bomba Henk, a ja wyszedłem od niego przed wieczorem. Okazało się, że sprzedałem akurat tyle, ile firma Dersol potrzebowała, aby udowodnić, że w tak pięknym i tradycyjnym kraju jak Morawy nasze lepy też dadzą się sprzedawać. Zamówienie to wprost uszczęśliwiło mojego tatusia. Oczy mu rozbłysły, jakby sobie nieźle pociągnął. I oświadczył mamusi, że będę kiedyś jednym z najbogatszych ludzi na ziemi. Jednym z najlepszych handlowców. Kiedy teraz tak sobie o tym myślę, to rzeczywiście było ogromne osiągnięcie. Do Brna jechały samochody z napisami na butach śmierć muchom. Drukarnie zasypywały cały kraj naszymi ulotkami. I kiedy zbliżał się wreszcie czas, że muchy zaczęły latać w powietrzu, zacieraliśmy ręce, bo teraz nasze lepy pokażą, na co je stać. I cały zarząd firmy zostanie milionerami. Tysiące niewiast kupowało nasze lepy na muchy, żeby w domu stwierdzić, że nie lepią. A muchy, które przysiadają na żółtym papierze, latają jeszcze szybciej i opuszczają pomieszczenie. I cóż z tego, że pokój pusty? No mógł to sprawić przeciąg. O, drzwi są otwarte. Wtedy z całych stron Moraw i Czech zaczęły napływać do nas telegramy. Panie Bower! Stop. Muchy nie zdychają! Stop. Nabierają na wadze. Stop. Do dupy z takim cudem. A wraz z tymi telegramami do firmy Dersol wróciły setki, tysiące lepów na muchy Bomba Henk. Mnie to jednak nie zniechęciło. Zatrzymałem tę książkę Carnegiego i postępowałem według jej zasad. W kontaktach z ludźmi bądź zawsze uśmiechnięty i pogodny. Postaraj się, aby twoi rozmówcy cię polubili. Niech nawiąże się między wami nić sympatii. Opowiedz im o sobie lub swojej rodzinie. Niech zobaczą w tobie
nie tylko człowieka, ale przede wszystkim przyjaciela. Do celu dochodź drobnymi krokami, a kiedy będziesz już blisko, nie wahaj się. Drodzy Państwo, jest mi niezmiernie miło, że dzień Państwo uczestniczyć bezpośredniej sprzedaży nowego sprzętu do czyszczenia i konserwacji powierzchni płaskich. Jedynego i niepowtarzalnego odkurzacza marki Popper, który może być Państwa już za 150 zł. Thank you.